Jest taka starożytna opowieść o małpie. Pewien kuglarz miał małpę, którą wytresował, nauczył ją tańczyć, ubrał ją w piękną suknię, założył jej maskę i pokazywał na targu, pokazywał właśnie grając, przymuszając ją do tańczenia, pokazywał, jak to z małpy można zrobić pięknego, wspaniałego tancerza. Ale jakiś oglądający to przedstawienie człowiek wpadł na pomysł i rzucił na scenę banana. Małpa oczywiście natychmiast zdarła z siebie maskę, porzuciła suknię i zaczęła się dobierać do tego banana. I opowiada tę historię święty Grzegorz z Nysy, mówiąc, że to jest taka sytuacja, kiedy z małpy wychodzi prawdziwa jej małpia natura. Nie jest w stanie wszystkie jakieś pozory, wszystkie wyuczone przyzwyczajenia, nawyki, nic nie znaczą, kiedy ma przed sobą banana. I dalej mówi święty Grzegorz z Nysy, że to jest opowieść, która pomaga nam zrozumieć, czym jest, co znaczy być naprawdę chrześcijaninem, czym jest chrześcijanin, zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie wobec jakichś bananów musi się zachować, wobec pokus, wobec szansy bogactwa, władzy, jakichś pożądliwości, jeżeli rzuca się na nie, zostawiając wszystkie swoje chrześcijańskie przyzwyczajenia, odruchy, przekonania, to znaczy, że ciągle jakoś tkwi w tej małpiej naturze. Można tę sytuację oczywiście też odwrócić i szukać takich sytuacji, takich kryteriów, które pozwalają nam przekonać się, że rzeczywiście jesteśmy chrześcijanami w pozytywny sposób. Dzisiaj stajemy wobec tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i Eucharystii i myślę, że Eucharystia jest czymś takim, co pomaga nam odkryć, osądzić, na ile rzeczywiście do głębi jesteśmy chrześcijanami. Jeżeli, szanując wszystkie różnice, nie rzucamy się na Eucharystię z takim pragnieniem jak ta małpa na banana, to znaczy, że jeszcze gdzieś to chrześcijaństwo w nas się nie zakorzeniło, jeszcze nie jesteśmy w pełni rządni Chrystusa, nie jesteśmy tak go spragnieni, żebyśmy o sobie mogli rzeczywiście powiedzieć, że jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami.